Siemiks, znajdujemy się w mojej łazience i sobie tutaj taką chwilę, coś dla pań może. No nie mogę za bardzo naprężyć tej ręki, bo druga mi się rozwaliła, ale powiemy sobie taką chwilę, która się tu przed chwilą rozegrała w mojej łazience. No i na czym to polegało? Bo myję się, myję i tak myślę, od kilku dni jem mąkę, ale nie od wielu dni. Znaczy pod pomyki. No i myślę, a co mieli powiedzieć zesłani na Syberię przy wyrębie lasu, którzy pracowali, przecież tam dostawali ile? 2 kromki chleba bodajże za cały dzień ścinania tych pni, około 150 czy 200 gram chleba, to było właśnie co prawda lepszego niż to coś, co dzisiaj jest w sklepie pod nazwą chleb. No i mówię do siebie tak, tutaj skończyłem się myć, jest chyba, nie wiem, w 6:30 rano dochodzi, się budzę o świcie, przez to, że żadnej kawy, żadnej herbaty, zarąbiście poprawiło mi to, no, funkcjonowanie, budzę się sam zawsze przed 6:00 rano. No i mówię do siebie w łazience, myśląc o tych właśnie zesłanych na Syberię, o swojej sytuacji, mówię do siebie tak, pamięci ludów, kazania i kubania, nie? No i poszedłem do pokoju założyć jakieś ubranie. I myślę, kurde, teraz znowu, przecież to są miasta w Rosji, teraz znowu będą mieli pretekst, żeby przez 10 lat kontrwywiad czekać, aż umrę. Siano wszystko, co mi ktoś płaci, z całej Polsce, jacyś milionerzy, czytelnicy, wszystko to będą brać do siebie i czekać, aż umrę, żeby się tym, albo ktoś mnie otruje, albo ktoś mnie zabije, bo tu bardzo dużo jest takich inicjatyw, głównie ze strony Polaków, nie Rosjan czy Niemców. No i kurde, co ja zrobiłem, nie? No więc wracam. Więc wracam do łazienki, z powrotem tu, gdzie też są te kamery i mówię tak. Coś tam, coś w stylu. No, wytłumaczę teraz, mówię od razu do nich, nie? No, to od razu po prostu wchodzę do łazienki i mówię tak. Wytłumaczę teraz, o co mi chodziło, żebyście znowu przez 10 lat mnie przytulali siana, czekając na żumrę pod pretekstem, że powiedziałem coś o kubaniu i o kazaniu, nie? No i wytłumaczyłem, o co mi chodziło. I tak wygląda właśnie, no, moje życie codzienne. No i tak to jest. Dobra, jeszcze się pochwalę, bo jest trochę lepiej, bo Robert mi pożycza, kurde, nie szwagier pożycza mi na taki typowy zestaw survivalowy, czyli kilogram mąki, dwie marchewki i jabłko. I to jestem w stanie jeść do końca życia, pewnie wszystkich witamin tam nie ma, wszystkich minerałów. No ale tak, rząd, służby polskie się opiekują polskimi obywatelami, nie przeszkadza im, jak komuś tam wymarzą wykształcenie. Tylko im ważne jest dla nich to, co Niemcy chcą, bo Niemcy mają kasę, nie? Fazowa. Aha. No więc właśnie, oni jedli, bo taki rym jeszcze wymyśliłem z tego, no nawet nie z rym, ale taki wiersz biały. Bo oni dostawali te 2 kromki chleba za wyrąb lasu, a ja mam te 5 podpłomyków za wyrąb zdrajców.